To się zdarzyło naprawdę. Zmieniliśmy tylko nazwy miejscowości i nazwiska bohaterów. Gorzka wódka, oj, gorzka wódka. Gorzka wódka, gorzka! Przypatrzcie się im. Państwo młodzi, Stanisław i Krystyna Tomaszkowie. Rodzice Krystyny, Kolibowie. Ormowiec Bielak. Kierowca Boguś Witkowski z narzeczoną Irką. Rudy Stasio Sitek. Ten z lewej to ojciec Stasia, Władysław. Kuzyni, sąsiedzi, przyjaciele. Jak to na weselu. W asyście swojego szwagra Józefa Adamiaka oraz zięcia Kurnickiego uroczystość zaszczyca Jan Siejba, król z Grzeblina. A, witaj królu! Proszę bardzo. Przyjmij to Krysia ode mnie, od nas całą rodziną. I noś to nie dla upiększenia, bo i tak jesteś jak wybraska, ale dla przyjemności. Dziękuję. Dziękuję, panie Siejba. Co to, Krysia? To już do mnie wujek nie powiesz? Jak mała byłaś, zawsze mówiłaś do mnie wujek. Co to, my już może nie kuzyni? To mnie strachu wiszuje, że cię nasza Krysia zechciała. Ja się uważaj, jak mówisz. Krysi se nikt nie kupił, żeby mówić o niej nasza. Ma ona ojca, matkę. Siedzimy tu przy stole. Daliśmy ją Stachowi. I teraz ona jest mężowska. Oj, Wasek, Wasek. Czego ty mnie nie lubisz tak? Czy ja ci kiedy w drogę wchodził? Złego, co zrobił tobie albo komu innemu we wsi? Przyszedł ja na wesele Krysi i ją zapytam, czy mnie do stołu poprosi. To jak będzie, Krysia? Poczęstujesz wujka weselną wódką? No jakże. Pewnie niech wujek siada do stołu, wypić za nasze ze Staszkiem szczęście. Dzięki. Siadać. Siadaj. Na zdrowie. I czego ty, Krysina, na weselu nieprzyjemność robisz? Nie mogę ścierpieć, jak wszystkim w oczy swoimi pieniędzmi świeci. Nie, ty nowe gospodarze nie będziesz zaczynał, a młodzi. Chcesz, żebym ja się po złości szkodził. Jakby ja mógł, to ja bym go w obejście nie puścił. Daj spokój. Jakby oni nie przyszli. Może inni sąsiedzi by tu nie siedzieli. Chcesz wstydu dla dzieci. Co ty tam wiesz? No to, Krysia, pijemy twoje zdrowie i twoich dzieci, co to ich wam życzymy, z pół tuzina. Dziesięć miesięcy później młodzi Tomaszkowie razem z 14-letnim bratem Krystyny, Mieciem, uczestniczą w mszy wielkosobotniej w kościele odległym o kilka kilometrów od Zgrzeblina. Krystyna spodziewa się dziecka. Zakrystał samowładnie, jak przepowiedział do Panie. Alleluja, alleluja, niechaj zachwi, alleluja. Co, Ircia, Bogusia szukasz? Tak, w wozie chcą, żeby im grzanie włączyć, jest? W środku. Ciskała na drogę. Irka nie podchodzi do narzeczonego.
Odnajduje Tomaszków i chwilę z nimi rozmawia. Alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Na nich strasznie częci. Stanisław i Krystyna opuścili kościół przed końcem nabożeństwa. Co usłyszeli od Irki? Nie dowiemy się nigdy. Wujku, powiedziałam jak kazałeś. Dobrze, dobrze, Jucia. Idź teraz dziecko do kościoła, pomódl się jak należy. Zapal. Mietek! Co chcesz? Do domu idziemy. Cześć. Chodź. Tomaszki na twoją Helę jadą, że im wędlinę z wesela wynosiła. Jak na kobietę jadą, to komu większy smród? Mnie, bratu? Czy tobie, mężowi? Do czyjego domu wynosiła? Przejdą się po świeżym. Na płucach zdrowsze będą. Panie Adamiak, pojedziecie teraz do wsi? Wypierdale. Głupowaty ten się tak po mojemu, nie? Co chcesz? Bida i na rozum wpłynięcie ma. A brak rozumu identyko na bidę. Przesuń się. Długo jeszcze? Zara koniec. Twoja dała stówę na tacę. To ja tyle dobrego ludziom we wsi wyrządzam i co? Krzyczą, że my złodzieje. Józek. Czego? Kluczyki Boguś zostawił? No. Wstawaj, zięć. Leć do wozu, nikogo nie zabieraj i jedź za nami. Dobra. Zapalaj. No dobra, będziecie podchodzić tu do mnie. Stelmach. Pomóc? Przysięgaj, jak mówiłem. Przysięgam na swoją krew i na ten święty krzyż, że nikomu nie powiem, co tutaj widziałem. Tak mi dopomóż Bóg. Dobra. Następny. Mogę iść? Razem wyjdziecie.
Stasiu, co się taki blady, wybuchany, co jest? Stasiu! Stasiu, co ci powiedz? Nic. Nic, mamo. Stasiu, powiedz co ci. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Obchodzimy dzisiaj radosną uroczystość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Msza Święta ofiarowana jest za wszystkich parafian. Uznajemy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. To wepnę do akt i spokój. Będę mógł zacząć świętować z rodziną. Halo? Tak. Panie poruczniku. Słucham, panie doktorze. Wesołych świąt. Dziękuję. Również życzę zdrowych, wesołych. Mam pytanie. Tak. Mogę jeszcze? Kończymy pomalutku. Za godzinę będzie ich pan miał na stole. Dobra. No, prokurator już przyjechał. Cześć. Jak leci? Hej. Nie mogłem wcześniej. Rozmawiaj z lekarzem. Przed chwilą. Zaraz kończymy. Słuchaj, może pojedziesz z nimi. Podgonisz go trochę, od razu da wynik. Pojadę, mówiłem. Jak to wygląda? Zwyczajnie. Skradł samochód sprzed kościoła, pewnie pijany. Przejechał przez ludzi, wylądował w rowie i koniec. Wierzysz w to? Jeszcze nie. W wozie pełno różnych śladów. Dokąd uciekł, też nie wiem. Nad ranem padało. Kierowca. Zostawił kluczyki? Mówi, że nie, ale... Dobra, posiedź, to sobie przypomnę. Od razu dasz sankcję? Od razu. W porządku? Panie Wiśniak, zaczynamy. A prokurator, panie doktorze? Na pewno zaraz przyjdzie. No chodź pan. Pan Siejba? Ja, panie prokuratorze. Siejba ja. Witam. Coś pana dawno nie widziałem. Nie pracuje pan już społecznie? Nie, no pracuję. Zawsze pracuję. Gospodarkę unowocześniam. Ludzi we wsi namawiam do sadzenia plennych odmian ziemniaków. Pan prokurator wie, jaka odmiana u nas najlepiej się udaje. Fita. Ziemniak Alma, jadalny, sypki. Ale przyszłość należy do ziemniaka Fity. Plenny jest i także zarówno wydajny. No wie pan, jak się chce na jakąś uroczystość troszkę spirytusu zrobić, to fita pierwszorzędna. Potem spirytus mieszać z miodem i wychodzi identyko miodóweczka. Tyle, że za ławnika już nie jestem. 8 rok już będzie, jak przestałem. Gospodarze pan. No, wobec tego życzę powodzenia. A co pana tu sprowadza? Na dzieciach koliby. Dobrego sąsiada ktoś zrobił... Straszny wypadek autobusem. Właśnie idę na sekcję. Możecie powiedzieć rodzinie ofiar, żeby szykowali pogrzeb zaraz po świętach. No lecę, panie Janie, bo spóźniony już bardzo jestem. Zmierzenie żuchwy, promieniste pęknięcie płata skroniowego. Dobra. Panie Wiśniak, przekręć pan zwłoki. A bo to warto? Ciąć grzbiet, panie doktorze? Dobra, rób pan, zadawane płacą. Kiedy naprawdę
Mnie tam wszystko jedno. Ale jak to potem wygląda? Rodzina? No, rzeczywiście. Panie Michale, pan decyduje. No fakt, że to cięcie jest potem widoczne, dla rodziny to ma znaczenie. Wciąć? A jak pan myśli? Potrzebne panu dodatkowe dane? Tych obrażeń, które do tej pory znalazłem, wystarczy na jakieś 2 tuziny zejść, więc czy coś dojdzie, czy nie, to nie ma znaczenia. Dużo czasu by to zajęło? No, jakieś 30 minut. To ja myślę, nie tnijmy. I tak świąteczny dzień diabli dzieli. No, to załatwione. Panie Wiśniak, następny proszę. Słuchaj ta, krewniaki. Z siejbą nie zginie ta. Ino trzeba się trzymać razem. O tak! Ojciec nie wali, bo talerze pójdą. A ty co? Siedzisz i nic nie gadasz. A co mam gadać? Tylko patrzeć, a inne się rozgadają. Jak się rozgadają? Po świętach pogrzeb. A po pogrzebie zaczną o czymś nowym myśleć. Minie rok, to i nikt pamiętać nie będzie, że u Kolibów jakie dzieci były. Włącz telewizję. Aha, dobra. Mordercy! W lewo! Babko! Zatłukę cię, gówniarzu ty! Puść! Zostaw! Co, obuza będziesz bronić? Będzie po wsi latał? Szyby tu! Zostaw! Uciekaj! Odpadł tych ludzi wyzywał, na siejbowych najeżdżał? Ty! Władę! Nogi z dupy powyrywam! Ładnie szczeniaka wychowujesz. Po wsi lata ludzi od bandytów wyzywa. Gówno będziesz miała, a nie gospodarkę. Sama będziesz za traktor robić. Po jaką cholerę, Stasiek? Ale miaka kopie. A co? Ma kłamcą przez całe życie jechać? Tak? Boga się nie boisz. Ty mi Boga nie wywlekaj. Bo ja na codzienne zawołanie nie Boga mam, ale siejbę we wsi. I nie Pan Bóg mi traktor pożyczy, ale siejba. I ziemniaki na rozmnożenie. To poradzimy sobie bez traktora. Gówno sobie poradzimy. Bez ludzi sobie nie poradzisz. Przez Bachora cała wieś będzie na mnie. Boże miłosierny! Społeczność nasza parafialna staje dziś wobec tajemnicy śmierci, która według naszych obliczeń przychodzi za wcześnie, wkracza brutalnie i zabiera ład w rodzinie. Stajemy wobec tajemnicy śmierci, która pociąga za sobą wiele bólu dla najbliższych. Co jest, Rysiu? Dzień dobry, panie Siejba. Rzucili trochę saleczaku do magazynu. Mało dali, już się kolejka ustawiła. Wszyscy nie z naszej wsi, tylko z tamtej strony. Widzisz, to się, że nie mogę stąd odejść. No, teraz nie mogę. Ty to załatw. Masz tu. Uważaj, ludzie patrzą. Weź tą kół ze 3 flaszki i powiedz prezesowi, że się jej kazał wstrzymać się z rozdzielnictwem. Skończy się pogrzeb i ja sam zaraz się tam identyko znajdę. Rysiek, rzucili coś do GS-u? Może Eternit przyszedł? Michale, trzeba godnie pożegnać dzieci, a nie myśleć o Eternicie. Zostaw już mnie tę sprawę, ja o wsi nie zapomnę. Rysiu, jedź już. Nie będę próbował szukać odpowiedzi, bo trudna jest rzeczywistość śmierci. Przed jej majestatem pozostaje tylko pochylić głowę, a nad jej tajemnicą trzeba się zadumać.
Boguś taki głupi nie jest. Wiedział, kogo ma w wozie. Posiedzi trochę, to i powie. Pewnie, że tak. Nikt obca autobusa by nie wziął. O cholerę, komu taki klops. Pijany był, dla przejażdżki wziął. Mało to młodych. Napite mu nie idzie taki duży wóz prowadzić. Zrobił wypadek, to i uciekł. Ale wypadek. Tyle lat żyje na świecie i żadnych wypadków na drodze nie pamiętam. Ktoś to z kolibowymi dziećmi specjalnie zrobił. I patrzył, żeby nikt nie widział. Że rozstanie to jest tylko czasowe. Ten, kto to zrobił, zapomniał, odnowią się, że jeden świadek to widział. Po naszej śmierci znowu się spotkamy. Amen. Wacek. Co? Wacek, nasz Boguś niewinny. To nie przez niego twoje dzieci przepadły. Wiem, Genia, wiem. Wacek, przecież on się zawsze z twoją Krysią na łąkach bawi. Pamiętasz? Pamiętam. Ja go też o nic nie winię. Kaziu, chodź, wypijemy za spokój wieczny moich dzieci. Zimno było, noc. Jakby kto nie chciał w kościele do końca, to zostawiłem otwarte, żeby można wsiąść. Wiecie oczywiście, że to niezgodne z przepisami. Niby wiem. Ale zostawiłem, żeby można wsiąść. Romowiec się przy nim kręcił. Co to znaczy kręcił? Niby pilnował. Autobusu? Specjalnie autobusu to nie. Tak w ogóle służbę miał. Zresztą, co można ukraść z tego autobusu? Autobus? Dobrze. Irena Bielak to wasza narzeczona, prawda? Niby tak. Niby tak czy tak? I nie głupio wam, że przez was zginęli jej krewni? Proszę przeczytać i podpisać protokół. U dołu każdej strony. To wszystko. Panie prokuratorze, co ze mną będzie? A co ma być? Będziecie odpowiadać za pozostawienie niezabezpieczonego autobusu. Ale kiedy? Tyle już jak siedzę w śledztwie, a jeszcze... Będziecie siedzieć, dopóki się wszystkiego nie wyjaśni. Nie bójcie się. Sąd wam to zaliczy do kary. Jasiek, a co z Gajowym? No, co ci się rozchodzi? No, bo na pogrzebie gadał, że jeszcze jeden to widział. Ty też słyszałeś? No. Jadę jutro na wyrąb. Zobaczymy. A jak prokurator co wymyśli? I Bogusia przyciśnie? Boguś nic nie powie. Poślę jeszcze Irkę na widzenie. A ty też zakręć się trochę. Autobusem się zajmij. Władza jesteś, nie? Jak będziesz jechał na bazę, pamiętaj, niech Kurnicki jedzie z tobą. Na, masz jakby co. Słyszał, co mówiłem? Jak to załatwiasz? Kurnicki macie wozić. Ty się, Jasiek, nie bój. Ja przeciwko tobie nie stanę. Wiem. Ty porządny chłop jesteś. Partyjny przecie.
Panie Dragan, może jeszcze zostanę ze 2-3 godziny, co? Ściągnę resztę powycinanego identyko jak tamte. Jutro rano bym nie przyjeżdżał. Ciemno się już robi, panie Siejba. Ja i po ciemku mogę. Jest reflektor z tyłu. Sam pan nie dasz rady. No. Moja czekam. Mówiła, że w domu jest jakaś robota, czy co? No dobra, dobra, idź. Cześć. A my możemy jeszcze popracować, jak panu tak na tym zależy. Dzisiaj, ten będzie ostatni. Ostatni, to ostatni. Się zaplątał. Nic panu nie jest, panie gejowy! Nie, nic, nic. Ale woli. Bóg mi świadkiem, panie Dragan, nie chciałem. Wiem. Zaraz przyjdzie. Zawiozę pana, panie Michalski, pan pomoże wejść. Tak. Nie trzeba. Jak Boga kocham, panie Dragan, że nie chciałem. Tak, zaraz przyjdzie. To już sobie pojadę. Jedź pan. Broni notatnik. Stasio! Ojciec wrócił? Aha. Popił pewnie. Nie trzeba, żebyś mu się teraz pod oczy podsuwał. No, Stasiu, chodź do nas, chodź. Po własnym podwórzu masz się kryć. Jedz, Stasiu, jedz na zdrowie. A muzyki posłuchasz? Stasiu, ja wiem, że ty lubisz trochę muzyki posłuchać, co? A popatrz, no tutaj. Z takiego magnetofonu. Ja już widziałem amerykański magnetofon. Z telewizorem złączony i z radiem.
palisz, nie? Dobre są. Amerykańskie. A nie te nasze śmierdziele. Oj, Janek. Tam za granicą to ludzie inaczej żyją. Umieją żyć, powiem ci. Coś ładnego wymyślą, postawią dla upiększenia u nas co? Ino robota i te brudne łachy na człowieku. Kościół. Cała rozrywka. Myślałem, że do kościoła chodzicie się modlić. Modlić też. Też, a jakże. Ale i popatrzcie, człowiek, która jaką nową sukienkę uszyła. Pochwalony. Cześć, Stasiu. Dzień dobry. No chodź, chodź. Pójdziemy sobie trzech pogadać do pokoju. Nowinki opowiesz. Siedni sobie, Stasiu. A ty powiedz, co z tym wypadkiem? Złapali już może kogo? Złapać to nie złapali. Ale wszystko wiedzą. Obliczyli, przeliczyli. Po pijanemu prowadził. Ślisko. Ot i nieszczęścia. Stasiek, a jak ty żeś wtedy wracał z kościoła, nic żeś nie widział? Nic. Ja nic nie widziałam. No powiesz, Stasiek. W razie czego nie ma rady. Musisz jechać, powiedzieć. Ja ławnik byłem. Ty wiesz, co ławnik znaczy? W sądzie ludzi sądziłem. Podpisy składałem jak sędzie. Prawo znam. Ja nic nie widziałem, panie Siejba. A czy ja mówię, żeś widział? To tylko tak. Dla przypomnienia. To ja już pójdę. Matka pewnie mnie szuka. A idź. Pewnie, że idź. Czekaj. Weź. Popal se. Ja tam wolę te nasze. Bierz. Co się mówi? Dzięki. Dzięki, panie Siejba. Byłem na mszy, ale wyszłem wcześniej. Dlaczego? Pijany byłem, spać mnie się chciało. Dobrze. Wyszliście i co dalej? Nic, do domu poszłem. Piechotą? A czemu nie autobusem? No bo nie jechał, jeszcze dopiero po mszy by jechał. To znaczy, jak wychodziliście, autobus stał jeszcze pod kościołem? Stał. A Tomaszkowie? No jak, przecież ich później rozjechali. Kto rozjechał? No ten, co autobus zabrał, nie? A kto zabrał autobus? A skąd ja mam wiedzieć? Słuchajcie, wyszliście wcześniej, tak? A widział kto, żeście do domu poszli, a nie do autobusu na przykład? Ja? Do autobusu? Po co? Panie prokuratorze, przecież ja go nie zabrałem. Spokojnie. Ja was tylko uprzedzam, że niektórzy mówią, że wsiadaliście do autobusu. Kto tak mówi? Ludzie. Panie prokuratorze, ludzie różne rzeczy mówią. No właśnie. Porozmawiajmy sobie, co ludzie mówią. O czym? O wypadku, o innych ludziach, o kolibach na przykład. A co tam o kolibach? Swoje ludzie są. Wacka wszyscy lubią, jego dzieci też. Krysia taka porządna panienka była stateczna niedawno po weselu. Byliście na weselu? Pewnie. Większa połowa wsi była. Co to za sprawa tam się zrobiła między młodymi a Siejbową? Tam, panie prokuratorze, żadna sprawa.
Kolibowa się wędliny doliczyć nie mogła. Mówiła potem, że Siejbowa siostra, najęta jako kucharka na wesele, tę wędlinę wynosiła, że ją podawała dzieciakowi bez okna w teczce. A wynosiła? Ja jej nie pomagałem, to nie wiem. Chyba, że wynosiła. Kolibowa porządna kobieta, pobożna, nie tak fałszywie jak drugie, to po próżnicy by nie gadała dla oczernienia. A Siejbowa to co, kradnie? Nie, ja nie mówię, że kradnie. I no, że Siejbowe takie są wszystkie. No, żeby nie wiem, co ich musi być na wierzchu. Taki przykład dam. Siejbową kurę raz pies sąsiadów zeżarł. To Jasiek chciał go rozpruć, żeby swojego dokazać. Myśli pan prokurator, że nie rozpruł? Rozpruł brzuch stworzeniu. Pani Jolu, może panią podrzucić? Nie, dziękuję bardzo. Może jednak. Mnie to przecież po drodze. Dziękuję. Muszę jeszcze zrobić porządek w protokołach. Zebrało się tego. W takim razie do widzenia. Miłej niedzieli życzę. Dziękuję wzajemnie. Pamiętaj, jak jeszcze coś piśniesz. Ja przecież nic. A o weselu? I że moja siostra kiełbasę kradła? To kto podał? A inne szczegóły? Pamiętaj, będziesz na nas jechał, stanie się z tobą identyko jak z Kolibowymi dziećmi. No, wiesz. Pomóż się. Co u matki robił Siejba? A co? To pochwalony nawet nie powiesz? Co u matki robił Siejba? A co to? Kuzyn nie może przyjść, o zdrowie zapytać. Sąsiad. Sąsiad, co matka? To już życie Krysi i Miecia nic nie warte. Wiesz co, Wacek, ty na Siejbę nie gadaj. To nasz kuzyn, daleki, bo daleki, ale kuzyn. Wczoraj, jak ciebie nie było, to on przyszedł i darmo pomógł mojej krowie się wydzielić. A dzieci nic nie wróci. Jak matka może? Jezus Maria, ja mam zapomnieć, że Siejba zabił moje dzieci. Milcz. Mówię ci, milcz, żebyś Boga nie obraził. Dość, żeś wziął sobie te
dziadówkę, córkę peperowca. Może to za to kara, kara Boża na wasze dzieci spadła. Wiem, chodziło o Irkę. Broni matka mojej siostrzenicy, co moją córkę na śmierć wydała. Głupiś Wacek, ciebie bronię, żebyś ze swoimi w zgodzie żył. Wacuś, zapomnij. Nie myśl o dzieciach. One na sądzie Bożym... Stasio, chodź do nas posiedzieć. Matka czeka, pani Ślibowa. No chodź, nie bój się. Ojciec wyszedł jaką godzinę temu, to pewnie zaraz wróci wypity. Chodź, chodź. Ze szkoły? No. To siedni se. Masz, trzymaj. Specjalnie dla ciebie kupione. A wiesz, kto kupił? Józek Adamiak. No coś ty, Stasiu? No co się tak patrzysz? Myślisz pewnie, że Józek jest zły na ciebie o te krzyki wtedy pod oknem. No widzisz, jak tyś krzyczał, to potem inni też zaczęli gadać na Adamiaka bandyta. My się nawet zastanawiali. Czego ty tak nieładnie krzyczał? Przecież ty do Józka nic nie masz, Stasiu, co? Nie, ja tylko... Tak, tylko... Bo Miecio tam zginął. On był fajny kolega i go było żal. Ale przecież nie myślisz, żeby Józek Adamiak był za bandytę? Nie, ja tak tylko... Bo wtedy za autobusem w rowie, jak wracałem z kościoła... W rowie, w nocy. I wtedy z autobusem jakby upychał coś wasz szwagier. Stasiek, Stasiek, jaki szwagier? Gdzie? Co ty gadasz? Nic, no ale... No przecież Adamiak cały czas tu z nami siedział. Program w telewizji my oglądali. Piosenkarka taka w czarnym szalu wyszła z lewego rogu ekranu. Śpiewała jeszcze. Fałszowała. Pamiętam, mówiłem, jak w telewizji fałszują. W kościele żaden nie był. Ale ja wiem, pani Siejba, tylko że... Tylko że, no, to wszystko tak razem, a ten w rowie za autobusem i ucieka. No widzisz, złodzieja widziałem. Waszego szwagra. Ty jaka widziałeś? Tego bandyta, co zrobił wypadek. Żebyś sobie Adamiaka nie wziął tak do głowy, to może byś zapamiętał tamtego, jak wyglądał. A tak to co? Weź se to. No weź. Wiesz co, Stasiek? Przychodź do mnie, jak masz czas. Traktorem wyuczymy cię jeździć na konkurs. Powiesz, jak żeśmy próbowali. Całą prawdę, co ci ją dałem do zapoznania. Na Wielkanoc tego roku wracałem piechotą, bo ktoś ukradł autobusa. W rowie za autobusem... Gdzie w rowie? Pod wsią, tam, gdzie był wypadek? Tak. No dalej, kogo widziałeś w rowie za autobusem? W rowie za autobusem widziałem przejechaną Krysię Kolibównę i jej... A kogoś chowającego się nie widziałeś? Chowającego się widziałem kogoś, ale nie wiem, kto to był, bo było za ciemno, żeby poznać. Ale Adamiak Józef to nie był. Nie. Na pewno nie? Na pewno bym Adamiaka poznał. Thank you.
Co jest? Osadzony Bogdan Witkowski melduje prośbę o przesłuchanie. Co ty powiesz? A masz chociaż coś ciekawego do powiedzenia? Osadzony Bogdan Witkowski melduje Dobra, prośbę... Dobra, słyszę. Dostaniesz papier, ołówek i napiszesz podanie do prokuratora. Wojku! Dostałam wezwanie do prokuratora. Na kiedy? Jutro z rana. Zajedziemy do Kurnickiego. Niech cię jutro podrzuci. Wsiadaj. Trzymaj się twardo. Proszę pani, obywatelko, stać! Melduję się za aresztowanym Bogdanem Witkowskim. Dziękuję. Zaczekajcie w sekretariacie. Tak jest. Obywatelu prokuratorze, na korytarzu stała jakaś kobieta i jak szliśmy, to... Dobrze, Plutonowy, dobrze. Idźcie już, ja mam robotę. Został pan doprowadzony z aresztu zgodnie z własną prośbą o dodatkowe przesłuchanie. Słucham. Chcieliście coś dodać do swoich zeznań? Uzupełnić? Nie. To o co chodzi? Może chcieliście zmienić poprzednie zeznanie? Sprostować omyłkę? Nie. To co chcieliście mi powiedzieć? Wszystko powiedziałem poprzednio. Nie no, ale chcieliście coś dodać. Nie mam nic do powiedzenia. Przecież prosiliście o przesłuchanie. Nie mam nic do powiedzenia. Do aresztu. Ta kobieta do pana prosić? Za chwilę. Pani poprosi tę kobietę. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Ja do pana. O co chodzi? Mam wezwanie. Ode mnie na dziś? Tak. Pani godność? Irena Bielak. Ależ. To jakaś pomyłka. Proszę pokazać wezwanie. Chwileczkę. Proszę do mnie! Mam protokołować, panie prokuratorze? Nie. Czy pani mi wytłumaczy, co to jest? Ja bardzo przepraszam. Po prostu mamy panią w aktach. Jak pan powiedział, że w poniedziałek przesłuchanie... Wiem kogo. No właśnie, widać przez pomyłkę. Zresztą pani nic nie mówiła, że ma wezwanie, bo ja bym sama wyjaśniła. Tylko pani mówiła, że do pana prokuratora, to ja... Moment. Pani była cały czas na korytarzu? Ja? Rozumiem. Przykro mi bardzo, ale zaszła pomyłka. Niepotrzebnie panią fatygowaliśmy. Jeszcze raz przepraszam, może pani odejść. Do widzenia, panie prokuratorze. Pani zostaje, pani Jolu. Myślę, pani Jolu, że tym razem jeszcze mogę nie uznać tego za celowe sabotowanie śledztwa. Panie prokuratorze, ja nikt... W porządku. Może pani odejść.
Panie wojewoda, jest ten obywatel Jan Siejbe, który chciał z panem rozmawiać. Dobrze. Proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi? Ja, panie wojewodo, rolnik jestem. Siejba Jan. Rolnik indywidualny ze Zgrzeblina. A przyjechałem, bo czuję na mnie zmowę w interesie wiejskim. Chwileczkę. Jaką zmowę, w jakim interesie? U nas we wsi czuję zmowę na mnie, zarówno identyko, jak i na moją rodzinę. Przyniosłem magnetofon, żeby pan wojewoda wysłuchał. Rozumiem, że chodzi panu o ten straszny wypadek z ostatnich świąt, tak? Tak, panie wojewodo. Ja tu nagrałem prawdziwą prawdę, a nie Kasiu, taką, co... Niech pani mnie połączy z prokuraturą rejonową w Dworowie. No, żeby nie było żadnych wątpliwości, panie wojewodo. Teraz, po tym nagraniu, wyraźnie widać, że moja rodzina nie ma z tym nic wspólnego. Nie ma wątpliwości, mówicie. To dobrze. Jak są wątpliwości, to ludzie tworzą między sobą legendy i podają to jako rzeczywistość. A później my tę rzeczywistość musimy korygować. Ale ja to rozumiem. Ławnikiem byłem, władzę miałem, to i władzę rozumiem. Ale inne ludzie to... Słuchajcie! Już na pół Polski nieprzyjemny zapach, smród po prostu rozszedł się. Że u nas jakieś morderstwa, że barbarzyństwo, że Sycylian. Zaraz pojedziecie do prokuratury rejonowej. Powiem, żeby was przyjęli. Tak. Dobrze. Pani Basiu. Tak, słucham. Pani Basiu, niech pani odprowadzi pana Siejbę. Spakowaliście się? No to do widzenia. I życzę wszystkiego dobrego. Proszę pana. Co wy mi tu za bzdury pieprzycie? Zlecenie kasacji. Jakie w ogóle mieliście prawo wystawiać coś takiego? Przyszłem tam, żeby zobaczyć. A on sam do mnie wyjechał z tą kasacją. Gówno prawda. Jeszczeście mu kiełbasę zawieźli, żeby nie miał uporów. Przeczytać zeznanie? Towarzyszu prokuratorze, mogę usiąść? Proszę. Nie chciałem, żeby badali autobus. Nie chciałem, żeby ta sprawa się wlokła. Przecież dla mnie to już koniec. Ja, aktywista, ormowiec, byłem tam i nie interweniowałem. A teraz cicho siedzę. Co ze mnie za ochotnicza władza? Dlaczegoście nic nie mówili? Dlaczego ja nie mogę normalnie prowadzić tej sprawy? Zresztą, co ja się z wami pieprzę. Zeznacie do protokołu, że byliście pijani, że nie interweniowaliście. Nic nie zeznam. Co byście powiedzieli? Nie mogę! Zrozumcie wreszcie, że to nie był wypadek! To nie był żaden wypadek! O! Tak podobacie mi się o wiele bardziej. A teraz szczerze, powoli, bez histerii. I wszystko wszyściutko. Gdzie? Zapomniałeś, gdzie twój dom? A co będę szedł? Ojciec i tak mnie zaraz wygna, jak wróci. Ty na ojca głupot nie gadaj. Marsz do domu. Sitkowa, czego Stasiowi po sąsiedzku do nas zajść wzbraniacie? Ma swój dom. Wy nie umieta dzieci chować. U was Stasio mały, zaniedbany, blady, niewyrośnięty, jak na mężczyznę wypada.
U nas szybciej wyrośnie w górę i człowiekiem zostanie. U was? A co wy za jedny, żeby mojego chłopaka chować? Cicho, baby. Nie ma co się drzeć. Stasiek, kurwa, chłop jesteś czy nie? Chodź no tutaj, nie słuchaj tam. No chodź, mówię. Trzeba traktor wyprowadzić. Pani Siwa. Widziałem, jak ojciec Miecia żegnał się przy krzaczkach, gdzie leżeli zabite. A czy pan choć raz przeżegnał się w tym miejscu? Zmówił pan pacierz? Idźcie, pozbierajcie kolibowe dzieci, to tam leżą porozbijane po asfalcie. Zatłukę, ściemno! Nie bój się. Co ty myślisz, Siejba? Że małego od własnego ojca odwrócisz? Że ja zadrżę przeciwko tobie, bo ty masz ciągnik i mi go nie dasz? Ja sram na twój ciągnik. Mały wykrył, kto był w nocy i myślisz, że będzie przed własnym ojcem po strychach się chował? O! Do domu! Jarka, chodź. Siadaj. I teraz gadaj, co widziałeś. I no nie cygań. Bo tu nie o krowę idzie, ani o małpę na drucie, tylko o kolibowe dzieci. Tato, ja Adamiaka rozpoznałem wtedy w autobusie i potem w rowie za autobusem. Pewien jesteś? Pewien. Ja bym Adamiaka nie rozpoznał. To teraz klęknij i przysięgaj. Bo u Siejbów inną prawdę nagrywałeś. Prawda jest jedna. Ale do tej pory prawdziwą prawdę ukrywałeś. Nie wierzę ci. Tyś mój syn, ale straciłeś u mnie wiarę. Klęknij. Ojciec, daj spokój. Klękaj! Daj spokój. Nic nie zmyśliłeś? Nie, nic. Przeczytaj. Po obu stronach. Podpisz. Dobrze. Idź teraz, poproś panią Kolibową. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść. Pani Kolibowa, bardzo pani współczuję. Naprawdę. Jak mówię, ja rozumiem, że ból, że rozpacz. Ale ludzie myślą po swojemu. Chcą spokojnie żyć. Pani też w zgodzie ze wsią powinna. Proszę pani, naprawdę. Pani dzieci nikt nie wróci. Co pani zależy? Czy się sprawca odnajdzie, czy nie? Czy dostanie 5 lat, czy 20? Pani Kolibowa! Pani Kolibowa! Wracają nam Judaszowe grosze.
Traktują nas jak fiudaszów. Że niby my ich sprzedali. Widać, sam siebie licząc za Jezusków. Wsiadajcie jeść. Gdzie idzie, Stasiu? Na siano, w chałupie duszno. Co, Stasiu, nie umyj, ty siadasz do stołu? Pamiętaj, póki co będziesz spał w chałupie. Póki co? Zamknij się. Janka. Daj mi spokój. Muszę dziecku śniadanie przygotować. Pij. Pani sędzia jest kobieta. Ja jestem kobieta i matka. Dlatego my rozumiem matkę Kolibową, która straciła wszystkie dzieci, jakie miała. Ja już była we wszystkich władzach w województwie. Mówiła im, że chłopak mój morderstwo widział. A oni mówią, że takie straszne morderstwo nie godzi się w teraźniejszej Polsce. I to trzeba uznać za wypadek drogowy. Dlatego ja tu przyjechałam. Tłukła się całą noc. Ale jak trzeba będzie, to jeszcze raz przyjadę, choćby całą wsią. Spokojnie, spokojnie. Niech się pani nie denerwuje. Napije się pani herbaty? Napije się. Napije się. Ja się napiję, a pani sędzia mi przyobieca, że najwyższy wysoki sąd zajmie się naszą sprawą? Znajdzie ludzkie ukaranie zbrodniarzy? Proszę pani, my się zajmiemy, mówiłam pani. My się zajmiemy sprawą, jak trafi do nas w drodze rewizji. Nie, nie w rewizji. To trzeba teraz inaczej pokierować, bo idzie na to, że się siejba wywinie, podkupi kogo trza, a drugich zastraszy. Jak władza nie chce morderstwa ogłosić na światło, to jak my możemy wiedzieć, czy na kogo śmierć nie padnie? Stasio, synek mój, czy on teraz nie jest zagrożony przez bandyta, którego rozpoznał? Jak trzeba będzie, to całą wsią tu przyjedziemy, żeby świadczyli. Bo nie może być tak, żeby mniejszość rządziła większością. Dla siebie tylko, a na szkodę drugich. Proszę, niech się pani uspokoi. Proszę. Tu jest herbata.
umówmy się, że poda pani wszystkie fakty i nazwiska. A ja postaram się pani pomóc. Zrobimy tak, żebyście państwo nie musieli odrywać się od swoich obowiązków, swoich spraw, zajęć i nie musieli tutaj przyjeżdżać całą wiejską gromadą. Wiecie, czemu my się zebrali drugi raz? Chcieliśmy was i siebie umocnić w dochowaniu tajemnicy. W tamtym tygodniu Sitkowa jeździła do Warszawy. Już się dowiedziałem, gdzie ona łaziła po tej stolicy. Do Sądu Najwyższego trafiła. Ja jej na to postanowiłem zagrać identyko z drugiej strony. Wczoraj byliśmy z Henkiem w Częstochowie. U cudownego obrazu. Bóg ma więcej jeszcze miłosierdzia do rozdania, niż rozdał do tej pory. To i dla nas wysłuchanie znajdzie. Ławko! Jakby co? Trzeba twardo walić, że wypadek. Że spalimy wszystkie, a obudzili się dopiero jak wjechali do rowu. Jak najwięcej ludzi mieszać. Tych, co widzieli, z tymi, co nie widzieli. Zacznę od Andrzejewskich, a skończę na Zychach. O. To ten pętaczy na przygłup. Znów nas podglądał. Pod oknem Adamiaka krzyczał bandyty. A teraz stał cicho. Słuchaj, Heniek. No? Musisz postarać się u dyrektora szkoły, żeby posłał przygłupa na badania do doktora. Trzeba mu wyrobić papiery niedorozwojowe. No bo co, jak się go pozbyć? Dotkniesz przygłupa, a odpowiesz za normalnego. Ja już to przemyślałem. To się nie kalkuluje. No dobra, możecie teraz iść do domu. Ale żeby wszystkie pamiętały na krew w autobusie i na krzyż, żeś tam przed Bogiem przysięgali. Nie dopuścimy do żadnych kłopotów z tą sprawą. Co w Dworowie? Siejba jeździł do Częstochowy. A ludzie ze wsi jeździli do Warszawy. Grożą podpisami, petycjami. Trafili do Sądu Najwyższego. Wiecie, to by trzeba tak albo tak, energicznie. No to akurat. Dyrektywy są jasne. Żadnych skarg, petycji i podpisów. Żadnych delegacji Warszawa nie chce widzieć. To dobrze, towarzyszu prokuratorze. No to do roboty. Jasne. Aha. Żeby nie było nieporozumień. Jeżeli są dowody na morderstwo, to morderstwo? Zgodnie z faktami. I szybko, bardzo szybko, zanim się zdążą chłopi zbuntować. Rozumiem. Cześć, co jest? Dzień dobry, prokurator kazał, żeby pan zaraz przyjechał. A o co chodzi? Nie wiem, widocznie czegoś potrzebuje, nie? A zawieziecie mnie? No pewnie, po co tu jesteśmy? Do prokuratora muszę. Przyjechali po mnie z posterunku. Czego może chcieć? Albo ja wiem, pewnie pytać będzie o kogoś. Uważaj tam. Dobra, dobra. Ty, gdzie my jedziemy? Do Wojewódzkiej. Do Wojewódzkiej? Wojewódzki was psał?
Telefonował. A nasz? Nasz będzie? Człowieku, a co ja wiem? Kazali cię przywieźć, to wiozę. Można? Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Obywatel Henryk Karol Bielak? Tak jest. Jesteście aresztowani pod zarzutem ukrywania zbrodni i celowego utrudniania śledztwa. Pan Dragan? Tak, słucham. Porucznik Eski. Proszę na dwa słowa. Proszę. No i co chodzi? Powiedział pan na pogrzebie, że morderca zapomniał, że miał świadka. Pamięta pan. A, to... Niestety nic z tego panu nie przyjdzie. Taki świadek to dla pana nic. Dlaczego? A kto to jest? Bóg, proszę pana. Bóg, który wszystko widzi. No tak, a ja zrozumiałem... Ciejba też zrozumiał. A pan wie, że on chciał mnie zaciukać? Ciejba pana? Dlaczego pan nie meldował? Jak to było? A co miałem meldować? Wyłgałby się, że niechcący. Ale ja wiem, że on się tego świadka wystraszył. Co wy, Dragan, na mnie jedziecie? Pan z milicji? Siejba Jan jestem. Ławnikiem byłem. Prawo znam i uważam. Wy, Dragan, na mnie nic nie gadajcie. Ja jestem czysty. Całe nabożeństwo w kościele żem przestał. Kazanie mogę opowiedzieć. Pan nie z milicji. Jak pan by nie był w kościele, to pan by... Opowiedział kazanie? Jasiu, ty nie wciągaj tego pana. Może pan do kościoła nie chodzi? Dobrze, żeście się Siejbowa wreszcie odezwała. A może byście tak z panem oficerem całą rodziną pogadali, co? My tam, panie oficerze, nie wiemy, kto winien. Ale Kurnicka, córka Siejbów, po całej wsi latała i opowiadała, że Józek Adamiak przespał całą mszę w łóżku. Widocznie ona z nim spała, skoro wie na kilometr odległości, co robił Adamiak w nocy. A żeby cię cholerę otrąd ze szaru! Obywatelki, spokojnie, spokojnie. Widzi pan, jak to jest? Królom wiadomo, słowa prawdy nie można powiedzieć. Jakim królom? Jak to pan nie wie? Że Siejba tu obecny jest królem Żeblina? Jaka jest sprawiedliwość, żeby takie łajdactwa w twarz gadać? Jak można tak pochopnie bezcześcić człowieka? I robić rolnika na króla. Wy, Dragan, jeszcze się doigracie za moją krzywdę. Panie Siejba, grożenie jest karalne. A kto mu grozi? Niech tylko nie kręci. Nie bójcie się, Siejba. Ja nigdzie nic nie zeznam, bo nic do zeznania nie mam. Nie byłem przy tym zabijaniu, nic nie widziałem, a o grożenie to was skarżyć nie będę. No to do widzenia. Oh!
podczas przesłuchania w prokuraturze rejonowej zeznaliście, że Siejbowie oskarżali Tomaszków o nazywanie ich złodziejami. Ja nigdy... Chwileczkę. Inni świadkowie zeznawali to samo. Jak wytłumaczycie, że ich wersja pokrywa się z waszą wersją? Nijak nie wytłumaczę. Niech inne się martwią, dlaczego ich wersja pokrywa się z moją. Tylko ja mam mieć zmartwienie. Czyli pan nic nie wie i niewinnie został pan aresztowany za fałszywe zeznania. To jest. Siedzę niewinnie. No to pięknie. Niech pani mi daje tego drugiego. Panie kapralu, proszę. Poznajecie tego obywatela? Tak jest, panie prokuratorze. To jest Antoni Ostrowski z naszej wsi. Z kościoła wyszedł, bo stał obok mnie, to widziałem. Wyszedł i zaraz usłyszałem, jak mi autobus odjeżdża. Ja się nie godzę, nie macie prawa. Ja skargę napiszę. Do aresztu. Tak jest. Ty. Piszemy nakaz przedłużenia aresztu, czy opowiesz mi coś ciekawego? Opowiem. Nie! Niewinnych! Niewinnych ludzi powinni brać! Nie! Władek! Janka! Władek! Nie szwagier morderca! Ani nasze chłopy! Dziecko! Dziecko, kogo kryjesz? Dziecko, Boże. A jak ty się będziesz czuła? Janka, jak ja wyjdę z więzienia. Oj, Boże, Boże! Zawróć! Cicho, bo... Józef, nie zabierajcie go! Boska mnie wysłucha. Wy się jeszcze powywieszacie za naszą krzywdę. Po! Chodźcie. Witkowski. Bogdan, syn Kazimierza. Widzenie. Irka! Chyba jak jest widzenie, to wolno siedzieć tylko po obu stronach stołu, nie? Ach, przywita się wolno. Z nim? Ty bydlaku, swoich ludzi do więzienia wpakowałeś, sąsiadów, znajomych! Irka, co ty? Przecież oni twoich kuzynów! Co ty w ogóle wiesz? Wiem! Wiem, żeś ich sama wywołała z kościoła. Na śmierć, jak ci Siejba kazał. Trzęsie się teraz o własną... Koniec widzenia. Kula z chałupy, o Boże, żeby tylko chałupy nie spaliło. Ustawiać. Trzeba było Bogusiowi nie sypać niewinnych ludzi. Co ty gadasz, człowieku? Chodź! No.
Chodź spać, Władek. Nie gryź się. Rano zajdę do Witkowskich, popytam, czy im co nie trzeba. Co się z ludźmi porobiło, Janka? Boże miłosierny, co się porobiło? To z głupoty, Władek. Niczego ino głupoty. Ludziom zawsze głupota do głowy przychodziła. Kain zabił Abla. Judasz wydał Chrystusa. Ale żeby przez tyle miesięcy nikt bandyta i wykolejeńca utracić nie chciał, tego nie mogę pojąć. Niedługo już. Teraz jak wszystkie powiedzą, jak było... Powiedzą! To... Gdzie masz tych, co powiedzą? Boguś powiedział i co? Stasiek powiedział i co? Co nam z tego, Janka? Co nam z tego? Pozamykali ich, Władek. Ludzie jeszcze niepewni, ale ja swoje wiem. Oni już nie wrócą. Nie wrócą. Nie wrócą. A co z nami będzie? Oni nie wrócą, a nam wieś żyć nie da. Na siebie król się mówiło. Bandyton, ani król. Wszyscy oni bandyci i wykolejeńcy. Jak ich utracą, to i wieś wróci do rozumu. Zobaczysz. Chodź, Władek, zdejm te mokre łachy. Bo ci padnie na płuca. Idę, zaraz idę. Kładź się. Ja sobie trochę jeszcze przemyślę i przyjdę. Przyjdź zaraz, Władziu. Dajcie personalia. Skazany Jan Siejba, syn Feliksa i Franciszki z domu Wawrzynkiewicz. Urodzony 6 czerwca 1934 w Zgrzeblinie. Odczytam wam sentencję wyroku. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyraziliście życzenie odbycia spowiedzi. Chcecie papierosa? Napisać do kogoś? Coś jeszcze powiedzieć? Nie. Nic nie powiem. I tak wszyscy gówno wiedzą. Siejbę zabiera ze sobą do grobu. Wykonać. Nas chcecie! Stop!
Exitus. Nie jestem winien twojej śmierci. To się zdarzyło naprawdę. Od popełnienia zbrodni do aresztowania sprawców minęły 3 lata. Następne 3 zajęła procedura sądowa. Oprócz siejby wyrok śmierci otrzymał szwagier Adamiak. Ale nie żyje także ojciec Stasia Sitka. Nie wytrzymawszy presji wsi, popełnił samobójstwo. Taksówkarz Kurnicki skazany został na 15 lat więzienia. Kiedy kończyliśmy realizację filmu, szykował się do wyjścia na wolność za dobre sprawowanie. To się zdarzyło naprawdę. Niedawno. Wśród nas. Thank you.